Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem Magda. Dzisiaj zabieram was na spacer po Krakowie, po mieście, w którym mieszkam już kilkanaście lat. Tak jak mówiłam, vlogowanie mi się spodobało, więc stwierdziłam, że zabiorę was na spacer do jednej z moich ulubionych dzielnic. Tam z tyłu już są budynki, o których już będę mówić w dalszej części filmu, a ja was zapraszam właśnie na dalszą część filmu. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do komentowania, dawajcie znać. Myślę, że nie będzie to ostatni spacer w tych rejonach, ale na razie zahaczymy o miejsca, które powiedzmy, że lubię najbardziej. Także zapraszam. Z nagrania zaczynamy sobie na ulicy Krakowskiej. Ja wysiadłam tam na przystanku na ulicy Dietla, a przystanek nazywał się Stradą. I idę sobie ulicą Krakowską w kierunku Wisły. I tutaj wam pokażę kilka ciekawych miejsc. Mam nadzieję, że wam się film spodoba. Tutaj jest taki fajny tunel, który można sobie przejść. Fajnie, jeżeli spaceruje tu się w lecie i można się ochłodzić, bo jak widzicie, zieleni tutaj nie ma zbyt wiele na tej ulicy. Takie bidne drzewa, wiadomo, że teraz jest jesień i one wyglądają tak, jak wyglądają, ale no możecie sobie wyobrazić, że przy takiej ilości to nie dają zbyt dużo cienia. Tutaj chciałabym wam pokazać taką knajpę, która ma bardzo fajną nazwę. Przybliżę. 7 milionów uśmiechów, a twój jest moim ulubionym. I tutaj nie byłam jeszcze w tym miejscu, natomiast z tego co wiem, to jest bardzo ładnie w środku i chyba podają bardzo fajne drinki, więc jest to takie miejsce, w którym... O, tutaj jest obok niebo w gębie. Więc jest to takie miejsce, które na pewno będę chciała odwiedzić. A idziemy sobie dalej. Ja będę bardziej urywać wam niż po prostu iść z wami przez całą drogę z kamerą. No ale, tak jak mówię, zaczynamy ulicą Krakowską. Zboczyliśmy sobie nieco z ulicy Krakowskiej, bo chciałabym wam pokazać jedno z najbardziej znanych miejsc tutaj na Kazimierzu. Kazimierz to jest jedna z dzielnic Krakowa, ale to na pewno wiecie. Wygląda niepozornie, ale czasami odbywają się tu jakieś imprezy, jarmarki tego typu. Otoczony jest może nie jakimiś najbardziej rozpoznawalnymi miejscami, ale Krowa Żywa jest takim miejscem, które można rozpoznawać. Była tu kiedyś imprezownia, taka bardziej znana, nie pamiętam jak się nazywała. Jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych sieci w Krakowie, czyli Good Lud. Tutaj w ciepłe dni zawsze są kolejki. Pomnik, a za mną Muzeum Etnograficzne. Nie byłam w środku, jak wiecie, ja nie jestem jakaś muzealna, ale no widzicie sam park, sam plac, może nie wygląda jakoś widowiskowo, wizualnie. Tutaj mamy pomnik, normalnie chyba jest tutaj woda, nie pamiętam, czy to jest fontanna. Jezu, ja mam takie dziury w pamięci, że to aż wstyd. Tak czy siak, często tutaj się kąpią gołębie. Tam jest jeden z wielu kościołów w Krakowie. Tutaj skręcając na rogu jest ulica Wawrzyńca, tam dalej możemy się kierować w głąb Kazimierza, ale my idziemy w drugą stronę. I w zasadzie tak, możemy iść tam albo ulicą Krakowską, albo tutaj ulicą Mostową bodajże, ale w sumie pójdziemy sobie tam. Tak, tam pójdziemy. Idąc tą ulicą, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jest to jedna z takich schludniejszych ulic Krakowa. Co prawda, wiadomo, tak jak mówiłam, nie ma tu wiele zieleni, jakieś pojedyncze drzewka, ale jak się wychylimy tutaj bliżej, to mam wrażenie, że naprawdę wygląda to dość estetycznie. Jest tutaj trochę przestrzeni, co często się w Krakowie nie zdarza. Mimo tych niewyremontowanych budynków, otoczonych tymi bardziej wyremontowanymi, nie wiem, jest to jakoś tak przyjemnie. Trzeba też nadmienić, że tu bardzo długo trwał remont tej ulicy. Ona była chyba zamknięta dla ruchu, na pewno dla tramwajów, więc może powoli będzie się to rozwijało. Tutaj jeszcze mamy jeden z krakowskich teatrów, Teatr Nowy bodajże. W tym budynku się mieści, tam jest nawet kolejka chyba, nie wiem, czy po bilety, czy przed spektaklem. Tutaj trwają tu jakieś remonty. Tam jest bodajże w tym budynku coś związane ze szpitalem, medycyną, nie pamiętam. Ulica Trynitarska. No i jeden z kościołów. Możemy sobie zobaczyć. O. Tu mamy szpital Bonifratów, więc zakładam, że to jest pewnie jakiś klasztor ichniejszy. Jeden z wielu, tak jak mówię, w Krakowie.
ale wygląda bardzo ładnie. Złote, a skromne. Przeszliśmy parę kroków i już jesteśmy nad krakowską Wisłą. Tutaj jeszcze napomknę, że jest taki fajny most, który może służyć jako świetne tło, nazwijmy to, zdjęć. Widziałam kilka razy go na Instagramie. Też został niedawno odrestaurowany, aczkolwiek z tego co wiem, to wyszły jakieś babole z nim związane, ale może coś mi się pomyliło. No a tutaj mamy rzut właśnie na Wisłę od tej strony, bo wiadomo, że ona się ciągnie w tę i we w tę. Tutaj są barki. Na tych barkach można zjeść, można czasami poimprezować. Nie wiem, czy regularnie odbywają się imprezy, ale na pewno byłam kiedyś na Sylwestrze na takiej barce. Ale na pewno można zjeść, są tam normalnie restauracje. Tam dalej jest jedna z ta kolejna, w zasadzie pierwsza w tle, to jest Kładka Bernatka, chyba jedna z najbardziej znanych kładek w Krakowie. Myślę, że sobie przez nią przejdziemy, pokażę Wam, o co tam chodzi. Tam już chyba zaczyna się Podgórze. A tam dalej kierujemy się w stronę Forum, aczkolwiek to nie będzie nasz dzisiejszy kierunek. Przejdę sobie mostem. Jeszcze z tego mostu możemy zobaczyć balon, który ma podwieszoną platformę widokową. Można sobie zbić się. Nie wiem, ile trwa takie wzniesienie, ile jesteśmy na górze, ale można po prostu podziwiać panoramę Krakowa, która dzisiaj jest pewnie średnia, ponieważ widzicie, jak wygląda niebo. Jest dość pochmurnie, jest chłodno, ale wskazania pomiarowe powietrza są w miarę dobre. Tam chyba jeden z czynników jest na średnim poziomie, a poza tym jest wszystko ok, więc da się oddychać. A w sumie przy okazji Wam pokażę. Tam jest hotel Forum. Z tego co wiem, swego czasu najbardziej ekskluzywny hotel w Krakowie, teraz niszczeje. Tam jedynie bodajże parter jest zaaranżowany. Odbywają się tam targi jedzenia, są imprezy różnego rodzaju, ale no, innym razem podejdziemy bliżej. Od razu powiem Wam, dlaczego kierujemy się na Podgórze. Mianowicie dlatego, że uważam to za jedną z najfajniejszych dzielnic Krakowa. Mam tam kilka ulubionych miejsc, które też Wam pokażę. Niestety, no aura jest jaka jest, ale może widoczność będzie na tyle dobra, że po prostu zobaczycie to, co chcę Wam pokazać. Nie zmienia to faktu, że Podgórze myślę, że jest troszkę niedoceniane. Wszyscy znamy Stare Miasto, Rynek i tak dalej, znamy Krazimierz. A Podgórze no, ma swój klimat. Myślę, że warto by było, żeby tam po prostu zajrzeć, ale mam też nadzieję, że zauważycie to razem ze mną, czyli to, co chcę Wam pokazać właśnie w tym filmie. Co by nie mówić o Krakowie, no to tego typu budynków tu nie brakuje. Nawet otoczonych niekoniecznie ładnymi, ale tak już jest. Jeśli Ateny słyną z klimatycznych knajpek, to nie ma co mówić, ale Kraków wcale im nie ustępuje pod tym względem. Jeśli szukacie ciekawych kulinarnych doznań, to polecam Wam Euskadi. Byłam tu kiedyś z koleżanką, naprawdę dobra ośmiornica. Ona też jadła kraba, była zadowolona, więc jeżeli szukacie, no to tak jak mówię, polecam. A my zbliżamy się do jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków na Podgórzu, czyli Sanktuarium Świętego Józefa w Krakowie. Ale to za chwilkę sobie podejdziemy bliżej. Tuż przy placu stoi tablica, która prezentuje nam to, jak wyglądał tutaj ten rynek podgórski w 1832 roku. A jak zrobimy kilka kroków w lewo, tak, to możemy zobaczyć, jak wygląda teraz. Oczywiście w Krakowie nie może się obyć bez gołębi żadne miejsce, ale jak widzicie na zwieńczeniu tego placu piękna i monumentalna również budowa. Postaram się podejść bliżej i pokazać Wam więcej może szczegółów tego miejsca. Tak ten kościół wygląda z nieco bliższa, a ja postaram się Was jeszcze zbliżyć i pokazać go bardziej fragmentarycznie, zachowując pogląd na elementy.
Oczywiście figury świętych, kolumny, strzeliste budowy, schody. I tutaj druga strona. Piękny ceglany budynek. Można mieć różne zapatrywania na sam kościół jako instytucję, ale nie można ukrywać, że niektóre budynki mi się udały. I jeszcze raz szerszy rzut. A my idziemy jeszcze w tę stronę, bo tam jest jedno ciekawe miejsce, które właśnie chcę Wam pokazać. Jeszcze w sumie pokażę Wam ten kościół z nieco innej perspektywy. A mianowicie z boku, ponieważ rynek podgórski znajduje się tam. I tutaj widzicie kościół, który widzieliśmy troszkę z innej perspektywy. A idąc ulicą Rękawka, na którą właśnie się znajduję, warto rozglądać się trochę na boki, ponieważ można przegapić jedną z atrakcji tego miejsca, czyli krakowskie kolorowe schody. Jest to instalacja, która powstała dobrych kilka lat temu. Nie jestem Wam w stanie powiedzieć ile lat temu i kiedy dokładnie, natomiast wiem, że została odnowiona około roku temu. Zostały one odmalowane. No wiadomo, że już troszkę widać, że po roku było tu chodzone, ale jednym, poza tym, że są tutaj kolory, to są też cytaty. Które można czytać nie tylko wchodząc do góry, ale też schodząc na dół. Także no teraz może nie wygląda to spektakularnie, ale wiadomo, że i w słoneczku, i posprzątane takie schody wyglądają dużo lepiej. No i z tego co wiem, to jest to też kolejne miejsce, które można odwiedzać, gdy chce się zrobić ciekawe zdjęcia w Krakowie. I one się ciągną aż tam do góry. Mimo, że to jest taka pierdółka, to naprawdę jest to jedno z moich ulubionych miejsc. Lubię tu przychodzić. I czasami sobie przechodzę przez te schody i wczytam wszystkie cytaty. Ale to już nie dzisiaj. Wszystkich cytatów Wam nie pokażę, ale ten musiałam. Bo to o mnie. No dobra, może jeszcze to. Ale już będę bardziej skromna. Idziemy dalej. Tam też jest ładnie. Tutaj mieści się Park Bednarskiego, jedno z najbardziej lubianych miejsc do odpoczynku dla mieszkańców Podgórza i myślałam, że zajdziemy tutaj, ale jak widać teren jest ogrodzony. Natomiast przy okazji pokażę Wam budynek, który mega mi się podoba i nie umiem tego wyjaśnić, ale odkąd zwrócił moją uwagę, to zawsze tu przystaję, po prostu na niego patrzę. Nie wiem, ma taki fajny klimat, ta wieża u góry. Mega mi się podoba. Z tego co wiem, to nawet chyba gdzieś jest informacja co to za budynek, bo jest chyba na tyle charakterystyczny, że może ma jakieś historyczne znaczenie. Jeżeli tak, to podlinkuję Wam taką informację w opisie. A znajduje się niedaleko kościoła na Podgórzu. Ale w takim razie my kroczymy sobie dalej, też w jedno konkretne miejsce. Okej, nie jestem tu zbyt często i zapomniałam, że jest drugie główne wejście do tego parku, więc powiedzmy, że tam to się nie liczy, ale wciąż to nie jest miejsce, do którego zmierzamy. Już jesteśmy dość blisko, ponieważ kierujemy się właśnie tam. Jeszcze Wam nie powiem, co to za miejsce, chociaż część z Was już pewnie będzie w stanie zgadnąć, ale ci, którzy nie wiedzą, dowiedzą się dopiero za chwilę, więc zostańcie ze mną. W sumie niedawno mieliśmy Święto Niepodległości w Polsce, więc co prawda może nie widać jakoś mega dobrze, ale chciałabym Wam pokazać jeszcze taki ładny mural, który możemy tutaj znaleźć.
wszystko. Ktoś się napracował. Co sądzicie o takich rzeczach? Ja uważam, że murale zrobione w odpowiednim stylu i w odpowiednich miejscach to naprawdę urozmaicają tą przestrzeń miejską. Ja nie jestem wrogiem, ale też uważam, że nie każde miejsce się nadaje do tego typu sztuki. Przyszłam sobie stąd i czeka mnie dosłownie takie niewielkie podejście, więc na spacerek ideolo. Jestem na szczycie. Kto zgadł, że chodzi o kopiec Kraka, zwany inaczej kopcem Krakusa? Także jak Wam się podoba widok? Zaraz sobie zejdziemy i trochę podyskutujemy o okolicy. Zaczniemy może nie najweselej, ponieważ chciałabym Wam pokazać kamieniołom Liban. Kiedyś to było miejsce, w którym wydobywano wapień bodajże, natomiast w pewnej części jego historii pracowali tutaj więźniowie obozu pracy, a później obozu koncentracyjnego Płaszów, więc no miejsce ma niezbyt fajną historię. Były tutaj też kręcone sceny z filmu Stevena Spielberga Lista Schindlera. Z tego co wiem, z tego co wyczytałam tutaj przed chwilą, to zostały nawet niektóre elementy scenografii. Natomiast no są informacje, jest tutaj teren ogrodzony. Prawdopodobnie da się na niego wejść gdzieś od której strony. Chyba gdzieś z tamtej, bo nie wiem czy gdzieś tu nie byłam, ale nieważne. A tutaj jest po prostu taka informacja, żeby nie przekraczać tego ogrodzenia. Oczywiście tutaj widzimy łatane ogrodzenie, no bo jak żeby inaczej. No ale tak jak mówię, jest to bardzo charakterystyczne miejsce, te budynki są bardzo charakterystyczne, ale no niestety jest to historia, której po prostu nie powinno być. Ale nie zmienimy tego, więc przynajmniej możemy sobie popatrzeć na niezbyt, nie chcę powiedzieć urodziwy dzisiaj Kraków, ponieważ ta pogoda jest bardzo, bardzo nieprzyjemna. Miało być nieco cieplej, ale jak wychodziłam z domu, to pokazywało około 6-8 stopni. No i jest niezbyt przejrzyste powietrze, ale może uda mi się pokazać Wam kilka chociaż charakterystycznych budynków, które widać z tego miejsca. Ale jak widzicie, jest tutaj sporo zieleni, w ciepłe dni naprawdę można przyjść, rozłożyć sobie kocyk, posiedzieć, pochillować. Wejście jest za darmo, nie ma tutaj żadnego ogrodzenia, więc w zasadzie można wejść o każdej porze dnia i nocy, posiedzieć, pooglądać gwiazdy, o ile to możliwe. No i spędzić miło czas. Ja bardzo lubię to miejsce. Kraków ma kilka kopców. Z pamięci wymienię 4. Natomiast no ten jest na ten moment moim ulubionym, aczkolwiek jeszcze kopca Wandy nie odwiedzałam. On jest tak po drugiej stronie Krakowa, a w zasadzie tam w okolicach Huty. Tutaj jesteśmy na Podgórzu. Pozostałe dwa kopce są jeszcze w innym miejscu, więc tutaj zaglądam najczęściej. No jak widzicie, nawet w taki dzień jak dzisiaj jest tutaj całkiem sporo ludzi, myślę. Może nie ma tłumów, ale wciąż widać, że ci ludzie lubią tu spędzać czas, że mówię ci ludzie, jakby też się do nich zaliczam. No ale już może bardziej do konkretów. Tam mamy dzielnicę mieszkalną, tam w zasadzie nic nie ma. Mamy ten balon, o którym Wam mówiłam. Mamy kościół na Podgórzu, widać Wawel. Gdzieś z którejś z tych wież to kościół mariacki. Nie jestem w stanie Wam wskazać, która, ponieważ no, wzrok mi na to nie pozwala, widoczność tym bardziej. Ale z takich miejsc, które wiem na pewno, no to ten pierwszy budynek tutaj po prawej, taki, który się nieco wybija w przestrzeni, nazywany jest krakowskim okiem Saurona, ponieważ tam na czubku są dwa czerwone światełka i tak zawsze ludzie się z tego śmieją. On się znajduje przy rondzie Grzegórzeckim. Natomiast tutaj jeszcze taki w tle, tu postaram się Wam pokazać, o ten budynek tutaj.
To jest jeden też z najbardziej znanych budynków w Krakowie. Kiedyś był znany jako Szkieletor. Obecnie to jest krakowski Manhattan, który, no budynek ten został odnowiony. Nie wiem jak to nawet, część chyba Szkieletora została rozebrana, nie pamiętam dokładnie, ale tamten budynek tkwił w swojej formie co najmniej kilkanaście lat, nie pamiętam dokładnie ile. Ale też Wam wrzucę, w zasadzie wrzucę Wam wszystkie linki do takich opisów charakterystycznych miejsc, żebyście mogli się troszeczkę, że tak powiem, doedukować, jeżeli tutaj braknie Wam pewnych informacji. Dajcie znać w ogóle, bo ja troszeczkę idę spontanicznie i nie przygotowuję się pod kątem, że tak powiem, opowiadania Wam historii pewnych miejsc, ale może chcielibyście taką formę. Jeżeli tak, no to dajcie znać, a wtedy postaram się bardziej zaplanować te, powiedzmy, spacery, zaznaczyć sobie miejsca, które będę chciała odwiedzić i wtedy Wam rzucę kilka konkretniejszych słów na ich temat. No natomiast tutaj póki co nie ma za bardzo co Wam pokazywać, no bo tak jak mówię, aura nie sprzyja, ale nie zmienia to faktu, że kiedyś tu na pewno wrócimy w lepszy dzień, z lepszą widocznością i postaram się Wam pokazać nieco lepiej Kraków od tej strony. A kopiec Kraka tutaj wygląda tak. Jest tu całkiem zielono jak na tą porę roku. Nie wiem, czy to jest taka trawa, czy nie, ale dobra, w takim razie ja stąd schodzę i kieruję się jeszcze nie wiem gdzie. Po prostu będę szła przed siebie, jak to zwykle miałam w zwyczaju. Ej, kurczę, wiecie co? Jeszcze z kopca wypatrzyłam ten budynek, bo tak mi się rzucił w oczy. No i stwierdziłam, że jak to ja muszę tu zajrzeć. I znalazłam jeszcze coś takiego, ale celowo pokazuję Wam z daleka, bo ja nie wiem co to jest. Dopiero z Wami sobie podejdę i zobaczymy, chociaż wydaje mi się, że jest to teren ogrodzony, więc być może nie podejdziemy zbyt blisko, ale w międzyczasie postaram się znaleźć informację, gdzie się właśnie znaleźliśmy. Okej, znalazłam tak szybko informację, że to jest kościół świętego Benedykta, a tam jest fort benedyktyński. Co prawda ponoć jest możliwy do zwiedzania, ale obecnie jest zamknięty, więc być może kiedyś się wybiorę w to miejsce. Oczywiście podejdę sobie bliżej. Tutaj też postaram się w miarę podejść, ale jak widzicie, albo nie, tam jest sesja ślubna, więc życzymy Państwu wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Postaram się nie wchodzić im w kadry, ale no to chciałabym zobaczyć jak najwięcej, jak już tu jestem. Okej, z drugiej strony ten budynek prezentuje się tak, więc nic szczególnego, a z tamtej strony mają sesję zdjęciową, więc nie bardzo podejdziemy, ale co się dzisiaj nie wydarzy, to się wydarzy kiedy indziej. Okej, szukałam punktu, w którym chociaż trochę będzie widoczny ten budynek. Więc no, mogę Wam go pokazać z tej perspektywy. Wejście jest kawałek stąd, tak jakby od drugiej strony, ale wszystko jest tam wyzamykane. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, więc oczywiście wtargnięcie, niszczenie grozi karą, grzywną i tak dalej, ale powiem Wam, że jest to pewne wyzwanie, żeby tu kiedyś przyjść, jak będzie otwarte i zobaczyć, co się mieści w tym budynku. No, więc można uznać, że chodzenie po prostu po mieście i rozglądanie się naprawdę przynosi korzyści. Jeżeli macie takie możliwości i wiecie, że w Waszych miejscowościach podobne perełki się mieszczą, no to Wam polecam. Same plusy. A jakbyście chcieli tutaj dojechać albo dojść, to na mapach Google możecie wpisać po prostu ulicę Antoniego Stawarza. I na samym końcu tej ulicy jest właśnie to miejsce, w którym byliśmy. Czyli fort i kościół. Czy kaplica, już teraz nie pamiętam. No, skleroza nie boli. Znacie jakieś inne sposoby na pamięć poza orzechami? Bo niby orzechy jem, ale nic mi to nie daje. A już czuję się coraz gorzej z tym. Co chwilę się zacznie. Będzie tak, że będę po trzy razy nagrywać ten sam film, bo będę zapominać, że go nagrałam już. Nic śmiesznego. Jeszcze jeden rzut na ten ładny dom z tej perspektywy. Jezu, jaki on jest ładny. Zazdroszczę ludziom, którzy tu mieszkają. Obiecałam Wam kładkę ojca Bernatka, więc na niej jesteśmy.
bardzo charakterystyczna kładka, przede wszystkim ze względu na te figury, które są tutaj zawieszone. Z tego co kojarzę, były przez jakiś czas zdjęte, ale na szczęście odzyskały swoje miejsce, no bo po pierwsze urozmaicają tutaj wygląd tej kładki, po drugie no też gdzieś tam ludzie mieli do nich sentyment. Fajne w tej kładce jest to, że nie ma tutaj ruchu aut, jest tylko ruch rowerowy, ale to jest na drugiej części tej kładki, więc możemy sobie tu swobodnie chodzić. No i tak jak widzieliście, kłódki. Dużo kłódek. Z tego co pamiętam, one są chyba co jakiś czas zdejmowane, ale tego wam nie powiem na 100%. No ale jak znamy tę legendę, że przypniemy kłódkę, wtedy nasza miłość trwa wiecznie. Czy tak jest? Niepotwierdzone info, ale skoro niektórzy w to wierzą, krzywdy nie robią. Ale wydaje mi się, że muszą być zajmowane co jakiś czas, żeby po prostu zachować bezpieczeństwo mostu, no bo pewne, wiadomo, są ograniczenia ciężarów, które są w stanie unieść te mosty, nie wiem jak to powiedzieć, po obu stronach, przynajmniej tej części, a nawet nie tylko spacerowej, rowerowej również. Widzicie? Wszystko kłódki. Tyle nadziei. Życzę powodzenia wszystkim tym ludziom. No i mamy te nasze figury akrobatów różnego typu. Płynie sobie prom. A tam mamy widok na dalszą część Krakowa. To są ciekawe budynki. Generalnie nigdy nie pamiętam, co to jest za budynek, o ten tu. Zawsze czytam o tym i nigdy nie pamiętam, ale ogólnie uważam to za ciekawą konstrukcję, jeśli chodzi o rozwiązania architektoniczne. Czyli taki budynek, a nad nim nadbudowa bardziej nowoczesna. Te mieszkania tam mają niezwykle ciemne balkony, jak ktoś lubi, ale ciekawe rozwiązanie. Ale tutaj mamy w pewnym sensie nowoczesność, a tu już taką większą historię. Okej, wyszło tak, że znowu jestem na placu Wolnica. Skoro tak, to stwierdziłam, że jeżeli będziecie kiedykolwiek w Krakowie i będziecie mieli ochotę na nietypową imprezę, to polecam Pięknego Psa. Na pewno nie jest to imprezownia, w której będziecie słuchać muzyki z lat 80. albo latino, więc tak tylko sugeruję. Okej, ja już jestem na krakowskim Kazimierzu, ale stwierdziłam, że nie będę szła do jego centrum, nazwijmy to, tylko sobie obejdę nieco bokiem tą okolicę, czy te okolice. Zastanowię się, czy teraz pójdę gdzieś jeszcze zjeść, czy pójdę sobie na grzane wino, bo jest już taka pora, że wypada, czy wrócę do domu, ale jeżeli chodzi właśnie o Kazimierz, no to nie będę was tam zaprowadzać teraz, no bo nie możemy się wypstrykać z każdych ciekawych miejsc w Krakowie, chociaż jest ich tutaj sporo, ale jeszcze zobaczę, czy uda się wam coś pokazać, czy po prostu już za chwilę skończę ten film i będziemy się widzieć następnym razem. Na ulicy Świętego Wawrzyńca możecie też znaleźć takie miejsce jak Muzeum Inżynierii Miejskiej. Nie byłam tam nigdy w środku, więc nie do końca wiem, jakie tam rzeczy są prezentowane, czy to chodzi o na przykład stare tramwaje, czy coś tego typu. I znowu sesja ślubna. Bo jest to, nie ma co ukrywać, bardzo ładne miejsce, ale niedaleko. I tutaj wam przejdę na drugą stronę, żeby lepiej było widać. Jest, wydaje mi się, że jeden z najstarszych i pewnie największych placów z food truckami w tej części Krakowa. Bo tak się składa, że pracowałam na tej ulicy tam kawałek dalej. Było to kilka lat temu i mam wrażenie, że to miejsce już tu było. A były to dopiero początki czasów, kiedy takie miejsca się rozwijały. No i ładny górujący nad tym wszystkim mural. Jedzenie jest tutaj dość zróżnicowane. Mamy frytki, mamy jakieś maczanki krakowskie, chimney cake'i, o właśnie, to chciałam znaleźć w pamięci. No na pewno, jeżeli lubicie takie miejsca, to myślę, że warto tu zajrzeć. Tym bardziej, że jest tu sporo miejsc do siedzenia, więc jest tu niemalże ogródek z food truckami, a nie tylko plac. Tutaj budynki piękne. Nie wiem, czy to jest jakaś szkoła muzyczna, czy szkoła w ogóle
Nie pamiętam. Tutaj niby nic, ale też ładny mural. No a jeżeli w ogóle jesteście z takich, powiedzmy, czy jeżeli kojarzycie to miejsce sprzed chyba 6-7, tak około 6 lat temu, to kiedyś właśnie tam przy jednym z pierwszych budynków stał maluch obklejony groszówkami. Był cały w groszówkach, należał do właściciela bodajże. Znaczy, jakby przynależał do knajpy, w której pracowałam, bo cała knajpa była w motywach właśnie około motoryzacyjnych, nazwijmy to. A nie, to tutaj było, to tutaj. Teraz tu jest kraftownia, a kiedyś był Old Timers Garage. No i tutaj mieliśmy właśnie zaparkowanego golfa z groszówkami. Co prawda po jakimś czasie groszówki zaczęły znikać, bo się zaczęło odklejać, a ludzie nie mogli się powstrzymać, ale sobie tutaj stał. Więc jeżeli ktoś pamięta taką ciekawostkę, to dajcie znać w komentarzach. O, Corner Burger też. Jeden z lepszych burgerów swego czasu w Krakowie. Nie wiem jak teraz, bo dawno nie byłam. Bardziej fancy miejsca oczywiście, nawiązujące do kultury żydowskiej, z którą kojarzy się Kazimierz. Oczywiście ze względu na to, że znajdujemy się w tej starszej części Krakowa, no bo jesteśmy przy ulicy Starowiślnej, no to jakby nikogo nie dziwi to, że tutaj wszędzie są kamienice. Dziwi mnie natomiast koncept tego budynku. Na zasadzie, wiecie, no to są wszystko odnowione kamienice, mniej lub bardziej odnowione, a tutaj po prostu taki, powiedziałabym, PRL-owski budynek. Ciekawe, co tu było wcześniej. Nasze krakowskie tramwaje, nowoczesne. No, jest tam całkiem wygodnie, cicho. Meleksy, którymi możecie się powozić, jak wam się nie chce chodzić. Kupujecie sobie wycieczkę, jeździcie, was obwiozą po Kazimierzu, po Starym Mieście. Nie wiem, gdzie one jeszcze jeżdżą, ale pewnie zahaczycie o takie najważniejsze punkty turystyczne w Krakowie. No i tak się prezentuje nasza ulica Starowiślna. Wszystko mniej lub bardziej odnowione, ale jednak z pewnym charakterem. No i co? Dotarliśmy do ulicy Dietla, która bezpośrednio krzyżuje się ze Starowiślnej. Stamtąd przyszliśmy. Tutaj wam mogę pokazać takie planty, spacerowe miejsce, też w którym można sobie odpoczywać w cieplejsze dni, bo dzisiaj to żadna przyjemność. No i mniej więcej tak wygląda architektura Krakowa tutaj w tej części. Może nic specjalnego, ale ma swój urok. Takich zakątków jest pełno. Przed chwilą w ogóle dostałam mindfucka, bo zobaczyłam, że tam jest żabka, a pamiętałam, że kiedyś tutaj była. I tak się zastanawiałam, jak to się stało, że są dwie żabki na jednym skrzyżowaniu, ale okazało się, że tej nie ma już, więc widocznie tamta się zamknęła, tu się otwarła, ale co ciekawe, tu jest następna. Także jak mówią, że żabki ma... O, i tutaj jeszcze jest żabka. Więc jak mówią, że mamy żabki na każdym kroku, to nie przesadzają. A, jeszcze jedno. Tutaj możecie zobaczyć taką tablicę informacyjną, rzecz niezbędna w tym mieście, ponieważ dzięki tym tablicom dowiadujemy się o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Znaczy nie, chyba nie widać w ekranie, pokazuje na zielono, tam właśnie tak jak wspominałam, tylko jeden czynnik jest podwyższony, ale ogólnie, tak jak mówiłam, da się dzisiaj oddychać. No, ale czasami po prostu aż się świeci na czerwono wszystko, więc sami ocencie. Więc żarty o gryzieniu powietrza w Krakowie nie zawsze są przesadzone. Dobra, ja już jestem u siebie na dzielni niemalże, dzielnie zmierzam do domu. Miałam jeść na mieście, ale stwierdziłam, że mam ochotę na karbonarkę, a że mam wszystko w domu u siebie, no to po co mam gdzieś tam właśnie na mieście jeść. Do tego zahaczyłam o żabkę.
No i będę się raczyć i montować film, także mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli znacie jakieś ciekawe miejsca, które mogłabym odwiedzić, no to dajcie znać, chętnie tam zajrzę. Na pewno jeszcze niejedno miejsce też z Wami odwiedzę, także jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Zapraszam ponownie do komentowania, do subskrybowania, do łapek w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie, pa!